Monika i Robert Janowscy mogą odetchnąć, ulga to koniec ich gehenny. Robert Janowski i jego żona Monika Janowska przez kilkanaście lat żyli w ciągle strachu. Regularnie byli nękani przez psychofankę artysty. Kobieta kilkukrotnie miała do czynienia z policją i prokuraturą. Była też leczona w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym, po wyjściu na wolność jak gdyby nigdy nic wróciła do uprzykrzania życia malzeństwu Janowskich. Śledziła parę i bezprawnie wkraczała na teren ich posesji i dopuszczała się nawet skandalicznych wybryków. Wydzwania o 2, o 4, o 5 rano. I tak na przykład przez 20 minut, żeby ci nie dać spać. Żeby cię wybudzić, misiek zejdź. Jesteś tu? Zejdź, czekam. Już mam tego dość. Bo to jest coś takiego, jakby jeszcze kto z nami tutaj był, z nami zyl. Przez 13 lat obok. Na co ja nie mam ochoty, nie wyrażam zgody, nie chcę, buntuję się przeciwko temu. A nie mam na to wpływu, opowiadał Robert Janowski w programie Polsatu Państwo w Państwie. Psychofanka Roberta Janowskiego najbardziej nakala żonę artysty. Doszło do tego, że Monika Janowska obawiała się wychodzić z domu. Była zastraszona, a obawy o życie były realne. Malzeństwo miało wiele do zarzucenia policji. Tracili już cierpliwość. Żona artysty ujawniła nawet jej wizerunek i dane. Siedzę zamknięta w domu od 3 dni, nigdzie się nie wybieram, więc zapraszam. Może spotkacie pod domem przy okazji pania J. Przecinek, która przyszła mnie zabić. Posyłam wam buziaczki od niej. Nie wyjdę wam jednak na spotkanie. Boję się, bo jestem sama w domu. O, ja głupia. Mogłam zaprosić ja na kawę, byście mieli mniej roboty. Niewdzięczna ja. Mam was DOSC. PRODO i konwenanse. Próbowałam krokiem prawa i obudziłam się z reka w nocniku. 12 lat udaje mi się wywinąć spod kosy. Odwalam za was robotę, ale już mam dość. Policja polska. Struze. Obrońcy człowieka. Pani oskarżona smieje się wam w twarz. Mnie to już nawet nie bawi. Policja. Tylko jaka? Bo na pewno nie obywatelska, pisała w mediach społecznościowych Monika Janowska. Wreszcie policja postanowiła działać. Pod koniec kwietnia szczęśliwy Janowski poinformował na Instagramie o zatrzymaniu stalkerki. To jest koniec. Nawet nie wiem, co napisać i jak ujać w słowa to, że po 12 latach życia w strachu. Muszę wreszcie odetchnąć, pójść na spacer bez leku, uśmiechnąć się do siebie i wiosny. Kropka. Dla kogoś, wielkie nic, coś naturalnego, dla nas spokój, sen nierealny. Nieosiągalny byt, spełnienie marzeń. Stalkerka Janowskich przebywa w areszcie na początku maja, odbyła się pierwsza rozprawa, gdzie oczekuje na badania psychiatryczne. Janowscy S.A. dobrej myśli, wierzą, że w czerwcu sprawa sadowa się zakończy i to pomyślnie dla nich. Jesteśmy już po pierwszej rozprawie i czujemy ogromną ulgę. Czekamy teraz tylko na biegłego psychiatra i wyniki badania. Do zakończenia sprawy sadowej pani J. prawdopodobnie będzie w areszcie, co oznacza, że mamy spokój na jakiś czas. Myślę, że już w czerwcu okaże się na jak długo, ujawnila żona Janowskiego w co za tydzień.pl.